Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach 24 października 2024 roku. Dzisiaj jest czwartek. Moi drodzy, teksty biblijne, które dzisiaj mają nam towarzyszyć, zapisane są najpierw w psalmie 36 i 10 wersecie. U Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. I drugi tekst Ewangelii Jana, 1 rozdział, 4 werset. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Drodzy, pomyślałem sobie, że zdarzają się takie dni w naszym życiu. To nie jest jeszcze depresja, ale bywa, że przez dzień, dwa, ja tak przynajmniej mam, chodzimy struci, denerwuje nas wszystko, jesteśmy źli na świat, poszukujemy celu, sensu, zastanawiamy się, czy to wszystko będzie dalej jeszcze trwało, czy w ogóle ja tutaj na ziemi jestem potrzebny. Nie wiem, ja przyznaję się czasem takie momenty, kiedy najzwyczajniej w świecie, jak to się mówi, opadają ręce mam. Dobrze jest czytać Słowo Boże, dlatego że w tym Słowie Bożym znajdziemy również osoby, które przeżywały swoje trudne momenty. I dobrze jest czytać, poznawać historię ludzi, którzy doświadczali olśnienia, doświadczali wyprowadzenia z ciemności. I takim niesamowitym przykładem jest ten dzisiejszy fragment psalmu. Psalmista, który, jak wiemy, przeżywał różne rozterki, o czym możemy czytać w 150 utworach w Księdze Psalmów, dochodzi w psalmie 36 do takiego wniosku. U Ciebie, czyli u Boga, jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. I to jest, drodzy, niesamowite odkrycie psalmisty, ale myślę, że powinno to odkrycie towarzyszyć nam też każdego dnia, że nigdzie indziej, jak właśnie u Boga jest źródło życia, jest światłość. No i druga refleksja, czy my po tą światłość przychodzimy, czy przychodzimy do tego źródła życia i czy rzeczywiście chcemy tej światłości. No bo jeżeli chcemy być w ciemności, to o to nawet nie trzeba się starać, dlatego że tej ciemności wokół nas jest bardzo dużo. Drugie słowo, prolog Ewangelii Jana, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. No wiemy, że na początku, możemy tam czytać, w tej Ewangelii Jana było słowo, a słowo było u Boga. Wiemy, o co chodzi, czy o kogo chodzi, wiemy, że tym to słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i wiemy, że w Chrystusie możemy odnaleźć życie. Co więcej, możemy odnaleźć życie wieczne. A więc, drodzy, kiedy uświadomimy sobie, jak wiele mamy, jakiego niesamowitego Boga Ojca, Boga Syna Jezusa Chrystusa mamy, jak wielką miłość od Niego otrzymujemy przez Chrystusa, jak dużo światłości do naszego życia jest nam w stanie dać, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko iść dalej przez to życie, cieszyć się tą światłością i dzielić się tą światłością. Pamiętajmy, że ciemności dookoła mamy na pęczki, a światłość jest u Boga w Chrystusie. Życzę Wam dobrego dnia, samych ciekawych, radosnych, pełnych światła dni. A jeżeli macie czasem właśnie takie dni, jak mi przyznam, czasem się zdarzają, to warto sięgnąć do psalmu chociażby 36. Warto sięgnąć do prologu Jana, warto sięgać do Bożego Słowa i odkrywać może codziennie na nowo, jak nasz Bóg jest wspaniały, jak bardzo nas kocha i daje nam cel i sens w naszym życiu, daje nam światłość. Dobrego dnia i tej niesamowitej Bożej światłości. Zostańcie z Bogiem.